Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógł czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? To jest ciekawa sprawa, dlaczego właściwie Nikodem przychodzi do Jezusa nocą. Przyszedł do Jezusa z pytaniem, które po dokładnej analizie okazuje się fundamentalnym pytaniem każdego człowieka. Krok po kroku wykłada takie ABC, jak stać się jego uczniem. Dialogi platońskie, które często dzieją się właśnie w nocy, na uczcie, która przeciąga się aż do rana, więc to nie jest niczym nadzwyczajnym samo w sobie. Ale w Ewangelii to jest coś więcej, dlatego że noc ma znaczenie symboliczne, to jest ciemność. Nikodem przychodzi ze świata pełnego ciemności. Noc symbolizuje ciemność świata i również ciemność jego serca. I z tej ciemności, w której on jest, w której jakoś się znajduje, on przychodzi do Jezusa. A Jezus jest światłem dla Nikodema i dla każdego, który do niego przyjdzie. Co prawda przekonany jest o boskiej misji Jezusa, mówi: Nauczycielu, wiemy, że od Boga pochodzisz. Natomiast w drugim zdaniu zdaje się dopowiadać: ale nic nie rozumiem. Wiem, że pochodzisz od Boga, ale nie rozumiem nic z tego, co mówisz na temat Królestwa Bożego. To niezrozumienie pokazuje na radykalną przepaść między tym, co było, i między tym, co jest w Jezusie. Między tym, co było znane dla żydowskiego dostojnika, a tym, co naucza Jezus. Ta przepaść wydaje się bardzo trudna do przejścia i Pan Jezus o tym mówi. Tej przepaści nie da się przejść inaczej, jak tylko z Bogiem za rękę. Uczony człowiek nie rozumie prostego nauczyciela. Jezus w końcu nie kończył żadnych rabinackich szkół, ale Jezus mówi obrazami. I na to nawarstwia się jeszcze jedna rzecz, charakterystyczna dla Ewangelian. Przy pierwszej wypowiedzi Jezusa rozmówca nie rozumie absolutnie niczego. Jezus, dobierając odpowiednie słowa, używając odpowiednich obrazów, mówi coś bardzo istotnego, ale rozmija się z oczekiwaniem swojego rozmówcy, ponieważ on to słowo dwuznaczne albo ten obraz wieloznaczny rozumie na innym poziomie. Za drugim razem rozmówcy się coś pytającemu, w tym wypadku Nikodemowi, coś rozjaśnia, ale jeszcze nie do końca. I dopiero trzecia wypowiedź Jezusa pokazuje prawdziwe intencje i prawdziwe znaczenie pierwszych słów Jezusa, prawda? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nowonarodzenie to znowu koncepcja, która wskazuje na zupełną, taką całkowitą, radykalną nowość odkupienia i zbawienia, które jest w Jezusie. Stare stworzenie podległe jest grzechowi, podległe jest konsekwencją grzechu i nagle w Jezusie Chrystusie człowiek wierzący rodzi się na nowo. To nowonarodzenie dokonuje się z wody i z ducha, co stanowi bardzo wyraźną aluzję do chrztu. Jezus mówi o tym, że jeżeli człowiek nie zostanie zrodzony ponownie z góry, z Boga, to człowiek wówczas nie może wejść do Bożego Królestwa. Po pierwsze, to nie człowiek rodzi się, ale to Bóg, niebo, rodzi człowieka do nowego życia. I to nowe życie, poprzez to określenie z Boga, z góry, z nieba, już jest jasno sprecyzowane, bo przecież, nie okłamujmy się, wokół nas we współczesnym świecie żyje wielu ludzi, którzy się narodzili na nowo. Na przykład samych siebie. Nagle oszaleli na punkcie zdrowia, zdrowej żywności. Ale jeżeli Bóg cię nie pochwyci, to Jezus mówi Nikodemowi, jeżeli Bóg cię nie odwróci, nie nawróci do siebie, to znaczy nie zrodzi cię na nowo z siebie, to ty nie możesz wejść do Bożego Królestwa. Jezus objawia wobec tego Nikodemowi zupełnie nowy jakby porządek relacji Boga ze światem i jakby miejsca Izraela w całym świecie.
Nikodem nie bardzo może to zrozumieć. On, gdyby mu mówić o tym wężu na pustyni, być może na ten temat mógłby sobie podyskutować. Natomiast kiedy jest mowa o tym, że Bóg w ogóle wchodzi w nową relację ze światem, objawia się w swoim Synu, to dla Nikodema jest niepojęte. Mógłby podyskutować na temat jakiegoś przykazania, na temat jakiegoś przepisu, na temat sposobu zachowania szabatu, ale nie w ten sposób, nie o relacji Syna z Ojcem, Ojca z Synem, nie o świecie, w którym jakoś objawia się miłość i dobroć Boga. To jest dla niego trudne do zrozumienia i dlatego on po kilku pierwszych zdaniach tak naprawdę się wycofuje, a dialog Jezusa z Nikodemem tak naprawdę przechodzi w Jezusowy monolog. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Kontrast między tym, co jest w porządku ducha i tym w porządku ciała, bo Jezus mówi, co się narodziło z ciała, ciałem pozostaje. Natomiast są rzeczy, które narodziły się z ducha. I ten kontrast w zasadzie zdaje się nakreślać linię demarkacyjną, która odtąd podzieli ludzkość na tych, którzy są z ciała i pozostają z ciała, i na tych, którzy w odpowiedzi poprzez wiarę, w odpowiedzi na Jezusowe nauczanie, narodzą się z ducha i wody. Izrael traktował siebie jako lud wybrany w szczególny sposób przez Boga, żeby być jakoś światłem, poprzez prawo, które Bóg im dał, światłem dla całego świata, dla innych narodów. Tymczasem tutaj tym światłem jest Jezus. I Nikodem, żeby przejść z nocy do światła, musi przyjść nie tyle do światła prawa, ile do światła Jezusa. To jest niby ten sam kierunek, ale jednak zupełnie inny. A druga rzecz, która tu jest ogromnie ważna, to jest wiara. Tu się wszystko dzieje przez wiarę. Mojżesz wywyższył węża na pustyni, żeby każdy, kto wierzy, miał życie wieczne. Widać w tym w całej pełni całą teologiczną strukturę Jezusowej Ewangelii. Mianowicie Bóg jako miłosierny Ojciec, Bóg, który zawsze nad człowiekiem mówi tak, i człowiek jako grzesznik, który Panu Bogu mówi nie. I który sam z siebie nie może powiedzieć Panu Bogu tak, musi zostać przez Boga pochwycony, odwrócony od zła, zwrócony w dobrą stronę, postawiony na dobrej drodze. Ludzie, nawet chrześcijanie, często sobie wyobrażają, że inicjatywa zbawcza należy do nich. To oni się nawracają, a to Bóg nawraca do siebie. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Narodzenie z wody i z Ducha Świętego wiąże się tak przede wszystkim z motywem chrztu. Pierwszym takim ważnym chrztem, który się dokonał, właśnie chrzest Chrystusa. Staje się to ważny temat, szczególnie w sztuce wczesnochrześcijańskiej, ale także w wczesnorenesansowej, pokazującej właśnie przeobrażenie samego człowieka. Chrzest Chrystusa namalowany przez Piero della Francesca w połowie XV wieku pokazuje taki aspekt jakby oswojenia tego chrztu Chrystusa, dlatego że pejzaż, który znajduje się za Chrystusem, jest prawdopodobnie pejzaż rodzinnego miasta artysty, Borgo Santo Sepolcro. Mocno taka pionowa kompozycja, dlatego że w centrum tego obrazu jest sam Chrystus, powyżej niego gołębice Ducha Świętego, obok Jan Chrzciciel, który wylewa z czary wodę. Za Chrystusem tutaj znajduje się też postać, która właśnie się rozbija, jakby przygotowuje się sama także do chrztu, czyli też jest opowieść takiej kontynuacji tego całego dzieła zbawienia, którą osoba Chrystusa rozpoczyna.